Dzień dobry, witamy Was wszystkich serdecznie na drugim odcinku naszego vloga z serii przygotowań naszej siłowni. Jesteśmy właśnie na miejscu. Rozwaliliśmy w sumie ekipa remontowa, ale profesor też wczoraj rozwalał ścianki i dzisiaj musimy wywalić gruz, więc za chwilę będziemy to wszystko nosić. Zobaczcie, jak to wygląda i pokażemy Wam też lokal, co tu będzie, gdzie, jak i jak my to widzimy. Sorry, że jestem taki rozgadany i ci nawet nie daje nic powiedzieć na tych początkach naszych vlogów. Nie, chcesz coś powiedzieć? Może to zaraz powiemy, bo vlogi... Nie wiem, czy tu ścianka, czy tam ścianka? Czy ten kibel ma być wyszatni, czy dla wszystkich poza szatnią? Nie wiem. Bo chyba nie widzieliście jeszcze jednej rzeczy. Mamy zajebisty balkon. O kurwa, o kurwa, o kurwa. W ogóle jego mina była dobra w tym, nie? Taka, że niby na luzie, ale... Ale jednak się męczy. Dziwić mu się, że się tak męczy, jak on teraz tyle zapierda, po nocach pracuje, szuka sponsorów nam. Cały czas szukamy sponsorów, piszcie na mail. Zmęczyłem się poprzez głowę. Czyli będzie tak, czyli tutaj generalnie to miejsce będzie wyglądało w taki sposób, że tutaj mamy pokój nasz dla personalki. Tutaj mamy szatnię damską. Tutaj w środku będzie taka sala w stylu mobility. Tu włożymy też jakąś ławeczkę do wyciskania, coś takiego. Taka luźna salka. Tutaj będzie prysznic dla ziomeczków, dla panów. Tutaj będzie ich szatnia. Mają też kibelek. A tam jest duża sala, na której będą działy się najważniejsze rzeczy, na której nawet mój kamerzysta będzie robił front flipa, regrama. Tutaj najpierw musimy zrobić ten remont, zrobić te prysznice i w ogóle później wprowadzimy sprzęt. Na początku września mamy dostać sprzęt, jeśli chodzi o drążki. Super firma, niedługo się dowiecie jaka. I co, będziemy Was ze wszystkim na bieżąco, będzie wszystko Wam na bieżąco pokazywać. W tym momencie znajduje się na naszej recepcji, tu będzie jej recepcję. Będzie biurko, krzesełko będzie usuwane oczywiście o 80 cm, ponieważ wtedy jest największy komfort. Klienci będą sobie wchodzić tędy po schodkach. Tu przyszedłem na siłownię, na zajęcia, bla 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 i do szatni, nie? Tak to będzie wyglądało. No i przy okazji będzie ta DJ-ka, nie? Tutaj jak oni będą tam robić, w sensie między innymi nasz kamerzysta, front flipa na drążku, to ja będę... Dobrze... Tak będzie to wyglądać. Bardzo się cieszę z aktualnego stanu rzeczy, ponieważ w końcu jakaś aktywność fizyczna, bo nie wiem czy wiecie, ale ja aktualnie nic nie trenuję i widzę to po sobie, że jest słabo, więc jak mogę trochę z gruzem pobiegać, to w sumie jest spoko dla mnie. Tutaj mam tą wiadomość. Jaką? Która nas zmartwi. Worek się kończy napełniać. Prawie nic gruz nie wywaliśmy, a jeden worek wynosi 70 zł. Dostaje ci się 270 zł. No dawałem za klucz, znaczy za worek zapłaciłem, bo nie mieć zapłacić. A. No, ja zapłaciłem. No to co teraz robimy? Musimy zamówić drugi worek. No ogólnie tak, ale ja nie wiem czy nie trzeci i czwarty, wiesz o co chodzi. No to w sumie do tego kluczu w ogóle nie znika tego nie w ogóle, znika. Nie? No to... Sprawa. No tak! Ej, a ty przed pójściem do klientów się kąpiesz? Dzisiaj? No. Trzeba chyba, co? Chciałbym. Pozdrawiam Martę i Karolinę. Godzina 17 i 18 dzisiaj. Wykąpię się, spokojnie. Otwieranie siłowni to jest, nie jest łatwa sprawa. Ale przy drugiej siłowni już będzie nam lepiej szło. Nie no, przy drugiej to już na ludzie ten gruz będzie szedł. Tak. Pierwszy raz w moim życiu robię na budowie. Nigdy w życiu nie... Wiem, że powinienem jakieś... Znaczy,
No wiem, że powinienem, ale nigdy w życiu nie byłem na budowie. Czajcie? Jeszcze raz jestem. Pamiętajmy oczywiście o ergonomii pracy, proste plecy podczas dźwigania, oddech do przepony, bracing, stabilizacja centralna, ciężar pod nogami i idziemy. Przedsiębiorczy Sebastian znalazł ten oto kibelek w bardzo przystępnej cenie, bardzo fajnie. Tak tylko chciałem się Wam pochwalić naszym kibelkiem. A tymczasem idziemy, ja idę przerwę zrobić, zjeść muszę, bo nie mam już energii. Powiedz coś. Muszę zjeść. Godzinka pracy, skończyliśmy już jeden worek. Jutro zaczynamy drugi, a teraz jedziemy na hot dogi. A jutro jeszcze robimy zakupy. Jeszcze zakupy. Tak. Więc widzimy się dnia jutrzejszego. Do zobaczenia. No i mamy kolejny dzień, jesteśmy właśnie... Robimy zakupy, dzisiaj musimy kupić prysznice, brodziki i jakieś jeszcze inne rzeczy, więc lecimy. Nie, no spoko, bo to się żartuje z tym plastikiem, ale no ogólnie to w dotyku wygląda, jakby to miało się zaraz rozjebać. Natomiast fajnie jest taki czarny. Będzie pasował do naszego. Ech, co robimy? Co ty patrzysz? A te pachty? A ja sobie spojrzę tu. Mamy problem, bo nie wiemy co wybrać. Nie wiemy jakie rozmiary prysznicy, cuf. No to jest trudny wybór, kurde. Pan nas wyprosił za nagrywanie, więc już wychodzimy i lecimy na siłownię. Po zakupach wróciliśmy na salę i wywalamy drugi worek gruzu. Kończymy wczorajszą robotę i na dzisiaj to by było wszystko, jeśli chodzi o pracę nad siłownią. Więc kończymy na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie i za pozytywną poprzedniego odcinka. Widzimy się w ostatnim. Tak, jeszcze 3? No. A może 4? Zobaczymy. 3. Widzimy się w ostatnim. Subik, pokaczka, proszę. Zgadzam.